To znaczy, ale padło mu bania i to była bardzo szybka akcja. Dzień mam widzowie, z tej strony ja, czyli Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was odcinek z Typania do graczy, więc mam nadzieję, że każdy z was zostawi tutaj standardową łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Jeśli chcielibyście dostać tego teksturpaka, abym wam go dodał po prostu na moim Discordzie, to musicie wbić przede wszystkim na Discorda, link do Discorda macie w opisie, oraz zdobyć pod tym odcinkiem 1000 lajków. Oprócz tego, moi drodzy, prosimy was, abyście napisali jakiś komentarz dla aktywności. No i pamiętajcie, z kodem Zombiaczek macie 10% zniżki na produkty Genesis. Także co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Nara! Dobra, moi drodzy, dawam do pierwszego zioma. Jest ogólnie gościu, który pisał na czacie, że coś tam, że daje jakieś itemki. Standardowo tepnął w nogi. No i tutaj jest jego dwóch ziomków. Ja pierdzielę, czy ten typ poliże? Wydawało mi się, że on chce iść koksa. O kurde, to jest trzech typa. Ja pierdzielę, to mam przerąbane. Mam ostro przerąbane, widzowie. Pomimo tego, że to jest jakaś gilia Steve'ków, no zobaczcie, dwóch Steve'ków. No to kurde, no jednak jest ich trzech po prostu, więc mam małe szanse. Ale tutaj jeden gość zjadł koksa. Ja sobie teraz zaraz właśnie zjem koksa. Jeden z nich chociaż polizał, to jakiekolwiek szanse miałbym tutaj na ich zabicie, ale zapewne żaden nie poliże, więc sobie dobra, rzućmy rzucaka, żeby im trochę tutaj te nogi rozwalić. Ty! Zdedał któryś tam, czy mi się wydawało? Ktoś tam zdedał. Ktoś tutaj zdedał, ale nie wiem kto. Coś tu widziałem, że ktoś tu ginie, ale właśnie nie wiem kto ginął, czy to jakiś Steve'ek był, czy ktoś od nich zginął od tego TNT. No dobra, kurde, jest tutaj trzech ciomów, więc tak naprawdę mam ostro przerąbane. Ach, myślałem, że ten typ może jakimś cudem by tutaj polizał, ale no raczej małe są szanse na to. Aha, tutaj w ogóle jeszcze ich kolega idzie, bo słyszę, że ktoś tam je koksa, czy coś takiego. No dobra, plan jest taki, żeby rzucić widzowi w ten się... O skubańce. O skubańce, ale mieli przygotowane. O Jezu, jeszcze w nogi wpadłem. Jeszcze w nogi wpadłem, ale zobaczcie to, typek wyrzucił stąd perłę. Czy ten typ jest na koksie? Któremuś z nich powinien się zaraz koks skończyć. Dobra, jest tu w ogóle czterech, ja pierdzielę. Ile tych typów tu jest? Znaczy, że jest trzech, a ich jest jednak czterech. Zobaczcie to, w mordę jeża. Kurde, Steve'y głupie. No patrzcie to, jakie to są głupie Steve'usy, no. W czterech mnie tu ładują. Jakby któryś z nich polizał, to byłoby zajebiście. Ale no nikt nie polizze, byle ja bym nie polizał. Kurde, rzucę się jednego rzucaka im za karę. Bania mi padła. No i jeszcze wykorzystałem chyba ostatnie emeraldy, no i niestety zginąłem. No kurde, no nie było po prostu szans, by było tam czterech Steve'usów, kurde, którzy byli po prostu ostro na mnie sfokusowani. No i byłem bez szans, tutaj ten perówka do mnie pisał GG. No, jesteście Steve'usami, kurde, bo szkoda po prostu gadać. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego ziomka, który pisze na czacie, że daje itemki. No i sprawdzimy, czy ten typeczek daje itemki. Oczywiście standardowo, że nie daje, choć... No nie, tutaj jego kolega mnie klepi, ale ten chyba ma laga, ta, czy o co chodzi? Nie! Chwila, o co tutaj chodzi? Czekajcie, tego typa po prostu zlagowało, ale oni nie dają itemów. Ta, oni nie chcą dawać itemów na bank, tylko on po prostu ma laga, ten ziomeczek, tak, czy co? Tak, patrzcie, on chce, żebym tam wszedł do niego i on mnie podkopie na dół. To jest ziomek, dobra, tego zabijam. Ale czy on zginie? Ty, dlaczego on nie ginie? What the fuck? Dlaczego on nie ginie, widzowie? Zobaczcie. Dobra, ten sobie zginął, a ten tutaj, widzowie, chciał, żebym tam do niego wszedł i chciał mnie po prostu podkopać, więc... Kurde, ten typek, patrzcie. Ale powiem wam szczerze, że bardzo mądrze chciał zrobić ten jego kolega, bo chciał mi pokazać sojusz i chciał po prostu udać, że jednak po prostu nie zrzucają. No bo zobaczcie, oni mieli tu przygotowanego całego Skybase'a tak po prostu do zrzucania, więc jakby po prostu, no wiecie, o co mi chodzi, tak? No niby tutaj ziomek pokazał sojusz, nie chciał mnie klepać, a w rzeczywistości po prostu właśnie o to chodziło, żeby mnie po prostu zabić, tutaj zrzucić na dół. No ale im to po prostu nie wyszło, bo tego jego kolegę po prostu zlagowało. Także no niestety unlucky. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego ziomka. Jest to kolejny typek, który pisze na czacie, że coś tam kończy itemki, że kto chce itemy, to po prostu TPA. A i ten gościu zrobił Skybase'a, zrobił w taki sam sposób, jak ja zawsze robię, patrzcie to. I to jest w ogóle jakiś ziomek, nie wiem co to jest za typek, a on mnie będzie klepał, kurde. No właśnie, sojusz wariaci. No dobra, tego nam się niestety nie uda zabić, więc zaraz tepamy do kolejnej osoby. Dobra, widzowie, tepam do kolejnego zioma z czatu, który pisze po prostu, że coś tam kończy edycję, że oddaje itemy czy coś takiego. No i standardowo tepną mnie, moi drodzy, do swojej gildii, ale gość się zszokował, bo ja się tu przypadkowo cofnąłem blokiem. Ale wykorzystam to, bo przypad... Dobra, no nie przypadkowo, celowo się cofnąłem tym blokiem, nie będę oszukiwał, że było to po prostu przypadkowe, no bo zrobiłem to po prostu celowo. Ten typek w ogóle rzucił perłę, ale nie wiem co
on tą perłą po prostu odwalił, gdzie to on mi w ogóle emeraldy rzuca. On mi chyba chciał dać emeraldy, żebym go nie zabił. On mi chciał dać emeraldy, żebym go tutaj nie zabijał. No sorry, kumpel, tak się niestety nie oszukuje tutaj graczy Dragona w taki oto nieładny sposób. Powiem ci szczerze, wariacie, że dlaczego ty mnie nie klepiesz? Gdyby on mnie klepał, ten ziomek, to by po prostu miał duże szanse na zabicie mnie, ale on mnie po prostu nie klepie. Zobaczcie, mnie w ogóle nie hituje, więc ja sobie po prostu bezlitośnie go tutaj sklepię za oszukiwanie innych graczy i próbę wyłudzania po prostu itemów, no bo tak się, kurde, widzowie, nie robi. Nie można tak oszukiwać, to jest bardzo nieładne, bo tylko ja tak mogę robić na swoich live'ach. Dobra, widzę, bo zaraz mi tu pada set i szczerze wam powiem, że ten typek jest bliski zabicia mnie. Dobra, ja tu chwilę przeduszyłem to jedzenie tego koksa, bo kurde, on ma nade mną jakieś 2-3 sekundy przewagi. O kurde, zrobił ten typek bardzo mądrą rzecz w tym momencie i zjadł, moi drodzy. A, bo mi się strength skończył, nieważne. Czy on jest na koksie, czy... Dobra, elegancko, typek sklepano, nie miał w ogóle koksów już więcej, więc tak się, wariacie, po prostu nie robi. I za karę zostałeś sklepany. Zakładam, że on tu pewnie zaraz przyjdzie i będzie mnie po prostu klepał. No ale spróbuję jakoś stąd po prostu uciec. Rzucaka mu póki co nie będę może rzucał. Czy uda mi się uciec? Dobra, szybko się dobiorę. Spawn. I stąd uciekamy, także zaraz tepamy do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tepamy do kolejnego zioma. Tutaj wpisałem sobie teraz na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę. I ten typek napisał, że mam tepać do niego i jest ich tutaj dwóch. Standardowo, dwóch na jednego, to banda łysego. No ale dobra, spróbujemy sobie jakoś z nich sklepać. Myślę, że sfokusuje się może tego typa, który ma 400 rankingu. Co on robi? Ten typ, co ma 4... Co ten typ odwala? Ja pierdzielę. Co tutaj się dzieje? Co on oddupia? Ty, nie polizał. Jak on nie polizał? Dobra, ja muszę fokusować tego typa 400 rankingu. Tamtego mam gdzieś, że tak powiem. Rzucę sobie tutaj, widzowie, rzucaczka. Przygotuję sobie ewentualną po prostu ucieczkę. Tu chyba za dużo stoniarek te typy nie mają. Dobra, ten typ już się ogarnął i się po prostu normalnie klepie, ale i tak będę fokusował tego typa 400 rankingu. Po prostu upieram się na niego i chcę strajhardować, żeby ten typ po prostu polizał. Jakby polizał, byłoby zajebiście. No, miałbym z niego jakieś itemy. Dobra, on zaraz ponieść koksa, a ich niestety nie polizał. Dobra, może ten polizze, wariat, 700 rankingu. Dobra, żebym ja nie polizał tylko. Oj, było blisko, dobra. Niestety nie polizał ten typek 700 rankingu, więc jest słabo. Dobra, rzucimy sobie rzucaka. Cyk, elegancko rzucacek rzucony, żeby tutaj stoniarkę rozwalić. O kurde, myślałem, że to jest tylko, że są tutaj tylko dwie kratki stoniarek, a tutaj się okazuje, że niestety chłopaki mają trzy kratki stoniarek. Nie podoba mi się to za bardzo. Mam jeszcze 4 perły w razie co. Dobra, fokusuję tego typa. Musi, ten typek 400 rankingu musi zostać dojechany. Nie ma po prostu innej opcji. Ja mam wszystko, wszystkie swoje siły kładę na to, żeby go po prostu dojechać. Aha, zajebiście. No niestety, unlucky, widzowie. Jak to się mówi? Unlucky. Kurde, nie spodziewałem się, że po prostu... Że po prostu, widzowie... Że nie dotepała... Nie dotepała do tego typa, że tak powiem. Perły zostały... Perły mnie oszukały, widzowie. Oszukały mnie perełki. Dobra, bo mi padają spodnie, wszystko mi pada. No i nie wyrobiłem, niestety. Kurde, było blisko. Było blisko, bo oni nie mieli koksów, ani nic nie mieli. No ale kurde, tak to jest, widzowie, dwóch na jednego, set ci pada, nic nie możesz zrobić, no i to jest po prostu dupa. Ach, szkoda po prostu gadać. No dobra, tepamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tepamy do kolejnej osoby i zobaczymy, czy nas tepnie. Znaczy, tepnie nas na pewno, zaakceptowała nas. O kurde, ja miałem przygotowane na te nogi, a gościu nas, widzowie, tepnął na wyrównaną klepy. O co tutaj chodzi? Co on robi? Dlaczego on pokazuje sojusz? Dobra, gościu, co widzowie, zrobił screena ze mną i po prostu, no, przestałem go klepać na tą chwilę, ale już zrobił screena, więc lecimy z nim dalej. Jest to ogólnie ziomek, który nie ma premki. I czemu on klatę ściągnął? Dlaczego on ściągnął klatę? To mnie bardzo zastanawia. Dobra, co zmieni szybko seta, bo on chyba też zmienia seta. No właśnie, czemu on ściągnął klatę, a sam ściągnąłem spodnie? No i wszystko, co tak naprawdę miałem jakąkolwiek przewagę, no to właśnie ją straciłem na tym, że ściągnąłem te spodnie. Wiecie co, odknokam sobie go trochę, żeby zjeść sobie refila. On sobie też zjadł refila. Nie mam śnieżek, ale zobaczcie, ten gościu to skurdo ogarniaka. Niby Steve'ek, ale tutaj wiecie, śnieżki rzuca. 17 AP ma typeczek, 17 AP ma. A, i chciałem go wrzucić tutaj do tej, nie wiem, co to jest, jakaś beczka czy coś takiego, to chyba kuboid po prostu jest, miejsce na kuboid. Dobra, on, widzowie, zmarnował 2 albo 3 perły nawet w sumie. Ile ma HP? Kurde, nie trafiłem w niego śnieżką.
Dobra, ma 16 AP, wiecie co? Spróbujemy go wrzucić. YOLO. Aj, nie udało się, ale dobra, odwrócił się, dostał hita jakiegoś w plecy, tylko nie mam, widzowie, o, właśnie, musiałem sobie wziąć puncha na pasek. Ty, ściągnął klatę, gościu! Co on odwalił? On ma 2 serca! Nie, no typ miał mało serc, bo ściągnął klatę przypadkowo i dostał hita na tym. Kurde, wkurzają mnie te jego śnieżki, no bo zobaczcie to. No typ zamiast się klepać, to na siłę próbuje rzucać te śnieżki. To jest tak denerwujące, bo niektórzy ludzie po prostu nie klepią się, tylko próbują cały czas rzucać te śnieżki, które im totalnie nic nie dają, nie wiem dlaczego. No, co ci daje to, że rzucisz gościu 10 śnieżek pod rząd? No nic ci to nie daje, to jest aby, no marnowanie po prostu, wiecie, marnowanie czasu. Widzę, że gościu to jakieś, wiecie, puncze próbuje używać, coś takiego. Ta, on koksa zjadł. Kurde bele, prawie zginąłem, bo on koksa zjadł, nie zauważyłem, że typek zjadł koksa. No i najgorsze jest to, że on teraz będzie uciekał. Ja pierdziele, nie gadajcie, że on teraz będzie uciekał mi przez 30 sekund. No dobra, nie chce mi się go gonić, jak tu przyjdzie do mnie, to się z nim poklepi, jak nie przyjdzie, to się nie będę z nim klepał. Czy on po prostu uciekł? Człowieku, albo się klepiesz, albo się nie klepiesz, no. Jak uciekasz, to uciekasz. To cześć, to trzymaj się, wariacie. Miłego dnia ci życzę. O, jednak chcesz się klepać. Jednak chcesz się klepać. No, no i widzicie? I to jest z takimi ludźmi właśnie. Niby się nie chce klepać, bo ucieka, a jednak chce się klepać, no. Dobra, wiecie co? Spróbuję go sklepać od razu tak bez jedzenia. Ach, miałem nadzieję, że może poliżę. Skończył mi się stręcz, także nie jest zbyt fajnie. Ile ten typek ma serc? Zobaczcie, to jakiś obsydian teraz stawia, ja perdykam, to jest naprawdę, to jest jakiś ziomek, który próbuje być jakimś, wiecie, ogarniakom, a po prostu nie jest ogarniakom. Dobra, 16 punktów za niego dostaliśmy, także elegancko, killek wpadł na nasze konto, pokczam.